Cześć, więc jak mogliście zauważyć, vlog pojawia się po tygodniowej przerwie. W zeszłym tygodniu postanowiłam zrobić sobie krótką przerwę od tygodniowych vlogów, dlatego że po prostu byłam tak zajęta pracą, że nic się nie działo. W sumie tylko w weekend się tam coś działo, bo w niedzielę byliśmy z Wiktorem nad jeziorem, a tak to nic. Tylko praca w sumie, więc nie chciałam was zanudzać. U mojej mamy się też telefon zepsuł, także idziemy też właśnie nowy telefon jej kupić, a też jest problem, bo chciała model niższy, a modelu niższego już nie ma w sklepach nigdzie. I jest tylko najnowszy Samsung, a ona koniecznie chce Samsunga. No, także jest mały problem z tym, ale jedziemy i kupimy na pewno jakiś tam telefon jej, także... Takie kupowanie na szybko to jest coś okropnego, naprawdę nikomu nie polecam, ja zawsze na szczęście miałam to szczęście, masło myślane trochę, że raczej na spokojnie mogłam do tego podejść, na spokojnie i to znacznie lepsze, bo spokojnie wszystko przeanalizujecie sobie, wybierzecie odpowiedni pod siebie, a jak jest na szybko to jest po prostu takie branie czegokolwiek, tak na dobrą sprawę, przepłacanie też nieraz i no. Patrzcie, chciałam wam pokazać, jaką wielką cukinię dostałam w ogóle. Takiej chyba jeszcze nie widzieliście, ja też nigdy nie. Dostałam od szefa, który ze wsi po prostu ją przywiózł. Nie wiem, co ja z nią zrobię, wam powiem. Ale na pewno z nią, bo uwielbiam cukinię. Ale no, takiej w sklepie, słuchajcie, nie znajdziecie. Dzisiaj mama namówiła mnie na burgera, ale ja nie spodziewałam się, że on jest taki wielki. Ja to zawsze brałam małe. Jest ogromny, jak ja to zjem. Ojej, kochani. Mam tutaj ogromną paczkę od marki Desenio, także już biorę nożyczki i pokazuję wam, co tutaj jest. Jest to paczka, którą otrzymałam we współpracy z marką Desenio. Bardzo się cieszę, bo jak tutaj możecie zauważyć, jak mogliście widzieć na innych moich filmach, miałam remont pokoju, ale na ścianie tutaj nad łóżkiem nadal nic nie zawisło. Plan był taki, że miały tam zostać powieszone jakieś obrazy. Jeden większy albo kilka mniejszych, ale sama nie mogłam się zdecydować, co chcę. I nie mogłam też za to zabrać, szczerze mówiąc. Z pomocą właśnie przyszło mi Desenio i postanowili ozdobić mi mój pokój, jak i nie tylko pokój. Znajdują się tam plakaty też do innych pomieszczeń. Wow. A przede wszystkim ramki, już widać jakie są porządne. Tutaj w większości będę miała właśnie ramki z tymi rozmiarami. To jest 40x30, 30x40, a tutaj mamy 12x30. W ogóle ramki są bardzo różne na stronie, mnóstwo jest do wyboru. Tak samo jak plakaty. Plakatów to ja siedziałam dwie noce, pełne dwie noce, znaczy no, prawie pełne dwie noce siedziałam nad plakatami. Pisałam tylko do Wiktora w nocy, że nie mam pojęcia, które wziąć, bo taki po prostu był wybór, że nie mogłam się na nic zdecydować. Później jeszcze z mamą siedziałam nad tymi plakatami, bo jeszcze z mamą wybierałyśmy. Tutaj, słuchajcie, na samym dnie jest teczka. There is art inside. Follow us on Instagram. Tutaj jest ta teczka. There is art inside. Dobra, rozrywamy na żywo. Jest. O, proszę. Jacie. Tu jest pierwszy plakat. Wszystko będzie do tych ramek. To jest po prostu cytat, który nie wiem, czy w ogóle będzie mi pasował, czy nie. Nawet nie wiedziałam, czy będzie mi pasował, ale ja powiedziałam, nie, on mnie tak opisuje, że po prostu ja go muszę mieć. Macie mnóstwo cytatów na tej stronie też. Ja bardzo lubię takie plakaty właśnie z cytatami. Z mamą wybrałyśmy do kuchni. Te dłonie, one też są tak piękne. Generalnie nie jestem fanką jakichś motocykli, motoryzacji i tak dalej, ale jak zobaczyłam ten plakat, to po prostu się w nim zakochałam. Wzięłam go Wiktorowi. Mam nadzieję, że sobie ze wszystkim ładnie poradzę i pójdzie mi całkiem sprawnie. Tutaj generalnie w tej szybce jest jeszcze folia ochronna, także z dwóch stron. O, trzeba ją jeszcze zdjąć. A pierwszy ogień, idą ręce, które mam nawet dwa razy, bo byłam tak zauroczona. Ramki są bardzo dobrze wykonane.
wszystkie obrazy tam złożyłam. Jeszcze jeden mi został, dlatego że jeden będę wymieniać, dlatego że jest jeden dodatkowy do tych dużych ramek, a motor muszę wsadzić, bo to jest dla Wiktora. Także ja będę musiała po prostu zrezygnować tutaj z któregoś. Teraz właśnie tam są do kuchni i teraz właśnie tylko walczę, z którego zrezygnować. Bo generalnie początkowo miał być o, tak, tak, takie trzy miały być. Tyle, że dostałam w gratisie jeszcze ten. I teraz ten mi się tak podoba, że chyba zostawię te trzy. Bo generalnie bym mogła zamienić ten cytat. Wtedy też by wyglądał to super, no nie? Ale znowu, ten cytat bardzo, bardzo mnie opisuje. I po prostu nie mam zielonego pojęcia, co mam zrobić. Damy właśnie z mamą obrazy. Pierwszy wisi. I teraz będziemy drugi, drugi, trzeci zakładać. Efekt końcowy. Jest przepięknie. Pokój zupełnie inaczej wygląda. Totalnie, naprawdę. Rodzicom się bardzo podoba, mi też. No, inaczej pokój wygląda, jakiś taki cieplejszy się wydaje. I no jednak te trzy obrazy wybrałam. Aż się muszę pochwalić moim dzisiejszym obiadkiem, niby tylko pierogi, ale słuchajcie, to nie sklepowe pierogi. Prosto z Mazur przyjechała siostra i mi przywiozła właśnie od rodziny narzeczonego. Oni tam własnoręcznie robią i ja je kocham. Po prostu jak ja tam kiedyś byłam na chrzcinach. Później jak dostaliśmy na święta w prezencie, to coś cudownego. Ja bym po prostu mogła tylko to jeść, a tylko tym bym się mogła żywić. Pierogi z kapustą i grzybami prosto ze wsi, z Mazur. No, najlepsze co może być. Chciałam wam jeszcze opowiedzieć o sytuacji z Pocztą Polską, dlatego że zamówiłam perfumy jakieś, tak, półtora miesiąca temu i zostały wysłane przez Pocztę Polską. Paczka, słuchajcie, zaginęła, były ogromne problemy, żeby cokolwiek z nią zrobić. Kontaktowałam się z nadawcą, kontaktowałam się z Pocztą Polską, z magazynem i niby na początku było, że paczka dotrze tam kolejnego dnia któregoś, później się okazało, że nagle paczka zaginęła. I koniec końców po miesiącu dostałam informację, że paczka... Właśnie dopiero po miesiącu dostałam informację, że już nie ma co szukać, że po prostu paczka zaginęła i mam tutaj zwrot kosztów. Tylko ten zwrot kosztów też już dostaję od półtora tygodnia, czy od dwóch nawet. Także po prostu ekstra. Nienawidzę zamawiać czegoś przez Pocztę Polską, ale w sumie z kurierami raz jest podobnie, także... W każdym razie moje perfumy do mnie dotarły z Lanvin. Fajne są, polecam. A kolejna sprawa, to chcę wam powiedzieć, że w Forever 21 ogromne promki były teraz i kupiłam na minus 50% okulary przeciwsłoneczne, shorty. Słuchajcie, za shorty zapłaciłam 15 zł, za okulary zapłaciłam około 17 zł. Sprawda, te shorty to są, wiecie, takie zwykłe tam spodenki przylegające jakby, ale mimo wszystko nawet jakby to miało być na tydzień, to i tak się opłaca. I kupiłam kapcie nowe, jak wiecie, ja kocham kapcie z różnymi tam kształtami, miśki, pieski, pandy, wszystkie takie rzeczy. A moje poprzednie kapciuszki już były bardzo zniszczone, także takie nowe i też w promocji z chyba za 20-25 zł, coś takiego. Także naprawdę ekstra, są super. Jedyny ich minus jest taki, że kłaczą i jak miałam je na nogach, to później wszędzie są takie czarne kłaczki od nich. A więc mam nadzieję, że to jakoś się ogarnie po czasie i że teraz będę tak kłaczyć, ale później będzie nieco lepiej. Wstałam dzisiaj o 7:00. Jestem takim trupem, nie wiem czemu. Czasem wstaję wcześniej, albo chodzę później spać, jest dobrze, a dzisiaj po prostu nie mój dzień. Może kwestia pogody, bo cały czas pada, całą noc padało. Jest brzydko i nie wiem, ale po prostu jestem takim trupem. Mam nadzieję, że się rozbudzę. I posiłce, czas na obiadek. Młode ziemniaczki jeszcze z jajkiem sadzonym i z szpinakiem. Ostatnio wam opowiadałam we vlogu, że zamówiłam sobie nerkę. I właśnie to jest ta nerka. Chciałam wam pokazać, bo pewnie byłyby pytania, jaka już na TikToku właśnie, jak dodałam TikToka, to były te pytanka. Także taka nerka, tutaj bardzo mi się podoba to, że jest taki łańcuszek. Przecież ona wygląda tak fajnie kobieco, nie jest taka toporna. Wiem, że lubicie czasem tam oglądać zakupy, co kupiłam, także na szybko dzisiaj kupiłam borówki maliny, ale już są otwarte i już są w lodówce. Tutaj jeszcze nektarynki, bądź brzoskwinie, kurde, brzoskwinie. Nie dziwcie się, ja zawsze mam z tym problem, nektarynki, brzoskwinie, ja nazywam obydwie rzeczy tak samo.
jaja z wolnego wybiegu, dwie surówki z buraczkami, kalafiorek i młode ziemniaczki jeszcze udało się dostać, no i dwa razy skyr. Teraz w Biedronce jest na promocji właśnie z złoty 60 chyba na złoty 20, coś takiego. Ja teraz już w ogóle nie jem jogurtów naturalnych, tylko właśnie te skyry. Cześć! Byliśmy się przy... No się ma. Czekajcie, tu jesteś, bo tam nie wiem, czy cię widać. No, byliśmy się przejść, nadzieję, porozmawiać, nie. Poznać ekipę, jak jedziemy na wakacje. Tak, dokładnie. Więc będą vlogi z Majorki. Tak, będą.